Marcelina Kowalik w rozmowie jest dziś naszym gościem. Dziękuję, Marcelina, że znalazłaś czas, żeby do nas przyjść. Marcelina Kowalik jest wolontariuszką, koordynatorką Biłgorajskiego Punktu Pomocy dla Ukrainy, który mieści się przy ulicy Konopnickiej. No i patrzymy za okno, Marcelina, piękna wiosna, beztrosko, słońce świeci. Wydawałoby się, że no, fantastyczny czas, jesteś młodą kobietą, ale wiem, że od kilku tygodni żyjesz zupełnie czymś innym, pomocą dla uchodźców z Ukrainy, pomocą dla nich. Powiedz nam, jak to się zaczęło, jaka była tutaj twoja, pierwsze twoje doświadczenie w tej pomocy. W ogóle jak się dowiedziałam, że wybuchła wojna, powiedział mi o tym szef. Wybuchła wojna, ja mówię, niemożliwe. No przecież mamy XXI wiek, takie rzeczy się nie dzieją. On mówi, no Marcela, wybuchła wojna. I do mnie to nie dotarło przez pierwszy cały dzień. Następnego dnia, jak zobaczyłam, że już się robi bardzo duży, no to jest nagłośnione i faktycznie to jest ta wojna, już do mnie dotarło, że to jest wojna. No i pierwsza moja myśl to była, Boże, przecież tyle ludzi tam jest. I dowiedziałam się o tym, że już pierwsi uchodźcy zaczynają się pojawiać w Biłgoraju. No i od razu automatycznie obudziła się mnie, no pomoc, im trzeba pomóc. No i tak też powstała grupa na Facebooku, Pomoc dla Ukrainy Biłgoraj. Zaczęło się to, bo zobaczyłam, że jest bardzo dużo różnych, sprzecznych informacji. Ktoś czegoś potrzebuje, ktoś coś oferuje. No tak, na początku to był taki chaos. Wszyscy chcieli pomóc, ale jakby potrzebne było usystematyzowanie tego. Tak, więc niewiele myśląc założyłam tą grupę, żeby wszystko zebrać w jednym miejscu, żeby to nie biegało po tym całym internecie, tylko było, każdy mógł szybko komuś pomóc. No i tak też się zaczęło tak naprawdę. Ta grupa przybierała na sile, ja byłam w ogromnym szoku, że to aż tak prężnie się rozwija. Po chwili zobaczyłam post na tej grupie, że jedna z moich koleżanek szuka hali, magazynu do wynajęcia, więc automatycznie do niej odezwałam. Udało nam się znaleźć taki magazyn i z tego miejsca bardzo dziękuję pani Luizie i panu Robertowi Stelmachom za to, że tak naprawdę udostępnili nam magazyn na... Oni nie wiedzą na jaki czas, my nie wiemy na jaki czas, bo jak długo będzie ta pomoc. I to jest naprawdę za darmo. I dla nas, gdyby nie było tego magazynu, to prawdopodobnie nie moglibyśmy tak pomagać, więc ogromnie im dziękuję za to, co dla nas zrobili. No i jak powstał ten magazyn, jak już zaczęłyśmy w nim być, to na początku byłyśmy w szoku, bo miałyśmy pierwszego dnia w ogóle nie wiedziałyśmy, mamy magazyn, ale co dalej? Jak to w ogóle zrobić? No i zaczęło się, zaczęły przyjeżdżać zbiórki, zaczęliśmy układać ten magazyn, zaczęliśmy pomagać i tu się pojawiła tak naprawdę coś, co mnie przerosło. Przerosła mnie ta tragedia tych ludzi. Bo rozumiem, że uchodźcy zaczęli przyjeżdżać do Biłgoraja, darczyńcy przywozili wam materiały, różne produkty. No ale wy też mieliście kontakt, macie kontakt z tymi osobami, tak? Tak. No, też chcę zapytać, skąd wiecie, co jest potrzebne, jak to funkcjonuje? Znaczy, nasz punkt pracuje tak naprawdę w trzech różnych możliwościach, bo my nie tylko pomagamy osobom, które są tutaj u nas, my również wspomagamy punkty graniczne i te graniczne, które są tam, osoby mają pierwszy kontakt tak naprawdę z Polską, one są tam odprawiane. I tam ich wspieramy, tam wozimy im jedzenie i dodatkowo nasze transporty wjeżdżają w głąb Ukrainy. Czyli jadą do Lwowa, we Lwowie są przepakowywane na miasta, które są najbardziej narażone albo najbardziej potrzebujące. I tutaj nasz punkt działa w różnych, naprawdę różnych tych możliwościach. No i słyszymy ogromną tragedię tych ludzi. To są głównie matki z dziećmi, starsze osoby. Tak. To są głównie matki z dziećmi. To są matki, które zostawiły synów na froncie. To są żony, które zostawiły mężów. Dzieci, które straciły ojców. Także ta tragedia jest ogromna. No trudno sobie to wyobrazić i to, co oglądamy z ekranów telewizorów, myślę, że nie oddaje w pełni tego, co wy doświadczacie, spotykając się z tymi osobami. No ale też myślę, że to, co robicie, i ty też mówisz w liczbie mnogiej, prawda, że jest was więcej na szczęście, no to jest coś nieocenionego dla nich i dla naszej jakiejś takiej nadziei też na przyszłość, myślę.
Więc rozumiem Twoje wzruszenie, Marcela. Rozumiem doskonale. Ale proszę, powiedz nam jeszcze o, mówiłaś o Państwu Stelmachach, ale o tej, o tym, jak Biłgorajanie odpowiadają, no Wy swoją pracą, swoim czasem oddajecie to, żeby pomóc, ale jaka jeszcze pomoc płynie od mieszkańców z Biłgoraja, z jaką reakcją Wy się spotykacie? To, jak nasze miasto było w stanie się zmobilizować, jak oni się wszyscy połączyli, bo to jest... Przedsiębiorcy, wiadomo, mają większe możliwości, więc oni nam pomagali. Niektórzy naprawdę poświęcili bardzo dużo pieniędzy na to, żeby nam pomóc, ale dla nas każdy darczyńca jest tak samo ważny. Nieważne, czy to była starsza kobieta, która oddała swoje ostatnie ciuchy. Bo przychodzą do Was po prostu, tak. Przynoszą te rzeczy. No też wiem, że masz listę osób, firm, które pomogły, wsparły Wasz punkt i oczywiście wszystkich nie wymienimy teraz, ale no, Państwo będą mogli przeczytać te wszystkie osoby i te wszystkie firmy. Powiedz, Marcelina, to rozumiem, bo to już miesiąc czasu trwa, prawda? I na przełomie tych kilku tygodni też zmieniała się ta dynamika. Inne rzeczy są potrzebne, też już Wy więcej wiecie, jak to wygląda teraz. Jaka jest potrzeba, co już jest zabezpieczone, co planujecie na kolejne dni? Na ten moment to wygląda tak, że my potrzebujemy głównie jedzenia. Potrzebujemy chemii w każdej postaci tak naprawdę. Wiemy, że mężczyźni na froncie nie mają czasu myć nawet zębów, więc potrzebujemy płynów do płukania jamy ustnej i to w dużych ilościach. Potrzebujemy misek, żeby mogli umyć stopy. Takie podstawowe rzeczy. Takich rzeczy potrzebujemy cały czas na bieżąco. Jedzenie to jest rzecz, która nie tylko zostaje rozdawana tutaj u nas dla lokalnych naszych uchodźców, ale też wysyłamy ją na front. I to w bardzo dużych ilościach. Tak samo tutaj muszę od razu podziękować PKS-owi Biłgoraj, panu Piotrowi Szalidze, który bardzo dużo naszego jedzenia wiezie tam na Lwów i one trafiają w konkretne miejsca. Także tutaj musiałabym też podziękować Tomaszowi Brudkowskiemu, który tak naprawdę jest na każde nasze zawołanie. I to nieważne, czy chcemy mały samochód, czy duży, on przyjedzie nawet tirem, jeżeli będziemy tego potrzebowali. Także tych darczyńców jest ogromna ilość. I te zapotrzebowanie, które mamy, to ono jest cały czas zmieniane, bo jest tak dynamiczne. Dostajemy wiadomość, że jedzie od nas transport medyczny do szpitala. Więc automatycznie my potrzebujemy innych rzeczy. A na bieżąco to jest głównie jedzenie i chemia. Mówisz też w liczbie mnogiej cały czas, czyli jest Was więcej tych wolontariuszy. Tak. Jesteście stałą grupą, no też widzę na Facebooku, że czasami prosicie o jakieś wsparcie. Tak, tutaj jest taka stała grupa koordynatorów, którzy są od początku, są całymi dniami, bo my pracujemy około 14-16 godzin w punkcie. Tego nie widać, bo my otwieramy od 10 do 8, ale tej pracy około tego magazynu jest bardzo, bardzo dużo. W tym momencie mamy już dwa magazyny. Mamy magazyn wspierający i tutaj też ogromne podziękowania dla pana wójta, i który podarował nam jako drugi magazyn remizę OSP na gromadzie, więc to jest ogromna też dla nas pomoc. I tak naprawdę ta grupa wolontariuszy cały czas się zmienia. Jest ogromna ilość uchodźców, którzy przychodzą nam pomóc w akcie podziękowania za to, co zrobiliśmy. Przychodzą, pomagają nam. No też myślę sobie o Was, że no, oczywiście to jest wielka tragedia tych osób, które tutaj szukają schronienia przed wojną, przed tymi bombami i tam zostawiają właśnie swoich braci, synów na froncie i to rzeczywiście trudno w to uwierzyć. Ale myślę też o Was, że Wy też pracujecie tam bezinteresownie, że też to jest takie obciążające dla Was. Jak Ty czujesz? Na ile Wam wystarczy sił? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale jak Ty czujesz? Znaczy, my jesteśmy cały czas zmotywowani. Motywuje nas to, że ci ludzie naprawdę dziękują. To jest... ich wdzięczność nas bardzo dużo uczy. I jest dla nas motywacją. To, że... ostatnio była taka sytuacja, gdzie przyszedł pan i płakał w drzwiach. Za pomoc. Takie rzeczy są codziennie. No to duże jest po prostu. To jest duże dla Was, młodych ludzi, bo w większości jesteście tam młodymi ludźmi.
I to jest jakaś lekcja, która myślę sobie, no, której doświadczacie. Powiedziałaś, co, czego ciebie to uczy, ten czas, co ty myślisz, co pozostanie w tobie po tym, co teraz przeżywacie. W każdym z nas to pozostanie. Mhm. I to jest na pewno duży szacunek i pokora. Wdzięczność do tego, co mamy. Bo to, że my teraz to wszystko mamy, co mamy, to zaraz tego może nie być. Więc my jesteśmy wdzięczni za wszystko. Nauczyliśmy się szacunku do tego, co mamy. Tak mi się wydaje, że odczuwa to każdy wolontariusz. Każda osoba, która u nas była i nam pomagała. Też mam takie poczucie, że teraz słowo wolontariusz troszeczkę się zmieniło, bo kiedyś wolontariusz, no to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a teraz to jest cała rzesza tych nowych wolontariuszy, tych osób, które właśnie pomagają, prawda? To jesteście wy, to są te osoby, które przyjmują te rodziny, to są też no, instytucje, to jakby też się przewartościowało i troszeczkę zmieniło. Tak, w ogóle nasi wolontariusze są tak cudowne osoby. Każda osoba, która do nas przychodzi, i darczyńca, czy wolontariusz, są po prostu tak cudowni ludzie. Ja się nie spodziewałam, że wszyscy się tak zjednoczymy, że tak wszyscy będziemy pomagać, a naprawdę, o co byśmy nie poprosili naszych wolontariuszy, czy napiszemy na grupie, potrzebujemy wolontariuszy, zaraz wszyscy, dobrze, to idziemy, pomagamy i zróbmy to razem. I tak to wygląda cały czas. I każdy z naszych wolontariuszy poświęca bardzo dużo, nie tylko swojego czasu, ale czasu z rodziną, czasu w pracy. Koordynatorzy czasem nawet muszą troszeczkę tam ponaginać w pracy czasu pracy, żeby pomóc w magazynie, bo no, takie są akurat potrzeby. Co teraz jest najpilniejsze dla was? O co moglibyśmy zaapelować, że teraz jest ważne? O żywność. Tak jak mówiłaś. Tak, naprawdę. Żywność jest dla nas najważniejsza. Najważniejsza jest dla nas chemia, antyperspiranty dla kobiet, bo to nam się kończy cały czas. Ostatnio przyjechał do nas również, i tutaj też muszę podziękować, Jeronimo Martin z Polska, bo Biedronka dała nam całego tira jedzenia. Więc to nam wystarczyło na około tydzień. Tego jedzenia już nie ma i cały czas na bieżąco to jedzenie od nas wychodzi. Wchodzi i wychodzi. To jest taka bardzo rotacja, więc to jedzenie jest na wagę złota dla nas. Teraz też jak do nas przyszłaś, to Państwu zdradzę, że mówiłaś, że macie do rozładunku całego tira, tak? Czyli to jest po prostu cały czas no, jakieś takie przedsiębiorstwo, które działa pełną parą. Tak, tak, cały czas. My jesteśmy ogromnie wdzięczni. Każdemu z osobna będziemy dziękować i wszystkim razem. Bo gdyby nie darczyńcy, gdyby nie wsparcie, jakie dostajemy, to nie bylibyśmy w stanie pomagać. Marcela, ja na koniec bardzo, bardzo głośno i podkreślić chcę, że my też dziękujemy wam, młodym i nie tylko, którzy tam pracują i poświęcają swój czas i jakby chcą być pomocni. To jest wielkie, wspaniałe i w tych trudnych czasach bardzo, no to jest wspaniała lekcja też dla nas wszystkich, więc tobie dziękuję i wszystkim innym, którzy działacie na rzecz tej pomocy. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Marcelina Kowalik z Biłgorajskiego Punktu Pomocy dla Ukrainy była gościem naszej rozmowy. Pozdrawiamy też wszystkich innych wolontariuszy, którzy pomagają. Tak, dziękuję. Wielkie dzięki.